Czy jadąc kiedyś w dłuższą trasę samochodem, miałeś ochotę naładować sobie baterię w laptopie, wysuszyć włosy suszarką, czy zrobić sobie herbatę, ale na przeszkodzie stał Ci brak gniazdka sieciowego w samochodzie? Mam dzisiaj rozwiązanie tego problemu. Będziemy mówić o przetwornicach samochodowych. Te urządzenia będą już pewnie znane wszystkim fanom kempingów czy wycieczek w miejsca, w których dostęp do gniazdka elektrycznego nie jest wcale taką oczywistą sprawą. Warto jednak moim zdaniem przedstawić je szerszej publiczności, bo kto wie, może jest to coś, co przyda się właśnie Tobie. Przetwornica to urządzenie, które zamienia napięcie płynące z instalacji samochodowej, prąd stały, na zmienny. Niektóre z nich podłączamy bezpośrednio do akumulatora samochodowego, inne zaś na przykład do gniazda zapalniczki. Z powodzeniem możemy stosować je nie tylko w samochodach osobowych, ale też na przykład ciężarowych, na przyczepach kempingowych, łodziach czy właśnie w takich kamperach. Wybierając przetwornicę dla siebie, musimy zwrócić uwagę między innymi na sinusoidę. Ta może być czysta lub modyfikowana. Ale co to oznacza? Przetwornice z sinusoidą modyfikowaną będą nadawały się do mniej wymagających urządzeń. Możemy nimi zasilić elektronarzędzia, laptopy czy smartfony. To idealny wybór na takie krótkie, codzienne trasy do naszego samochodu osobowego. Z kolei przetwornice z sinusoidą czystą przeznaczone są do urządzeń, które potrzebują stałego zasilania, takich jak na przykład klimatyzatory, pompy czy telewizory LCD. To będzie idealny wybór do samochodu ciężarowego czy przyczepy kempingowej. Obok sinusoidy równie ważnym parametrem jest moc. Spośród modeli Greensella możemy wybrać takie, które dają od 150 do nawet 3000 W. Na jaką więc powinniśmy się zdecydować? Wszystko zależy od poboru mocy urządzeń, które chcemy podłączyć do przetwornicy. Ta na bieżąco nie powinna pracować na więcej niż 80% obciążenia, więc jeśli ma 2000 W mocy, urządzenia do niej podłączone nie powinny na stałe pobierać więcej niż 1600 W. Przykładowo, jeśli Twój zasilacz w laptopie ma moc 90 W, bez problemu możemy podłączyć go do najmniejszej przetwornicy 150 W, bo limit w tym przypadku wynosi 120 W. Ostatnią rzeczą, którą musimy sprawdzić przed zamówieniem przetwornicy, jest napięcie, jakie mamy w naszej samochodowej instalacji. Auta osobowe zazwyczaj mają w gniazdku 12 V, z kolei te ciężarowe raczej 24. Zanim więc kupimy przetwornicę, musimy dobrać jej napięcie tak, by zgadzało się ono z tym, które mamy w swojej instalacji. Warto dodać, że przetwornice od Greensella są bardzo uniwersalne. Oprócz takiego standardowego gniazda sieciowego, do którego podpinamy zwykłe urządzenia elektryczne, możemy też mieć na przykład port USB, za pomocą którego naładujemy na przykład tableta, smartfona czy jakiekolwiek inne mniejsze gadżety. Aby dowiedzieć się więcej na temat przetwornic, koniecznie sprawdź link, który czeka na Ciebie w opisie pod tym filmem. Zabierze Cię on do strony, na której przeczytasz więcej o tych urządzeniach i dobierzesz takie, które będzie idealnie pasowało do Twoich potrzeb. Koniecznie daj znać też w komentarzu, czy miałeś już okazję wcześniej korzystać z przetwornicy. Ja za dziś dziękuję bardzo. Widzimy się już niedługo. Na razie. Cześć.